To są trzyliterowe skróty, ja tak specjalnie napisałem. Wiecie, co są trzyliterowe skróty? W samochodach to jest ABS, TLS i tak dalej, a u nas jest takie CBŚ, ABW. Tak. Wyobraźcie sobie, że ta osoba to jest osoba. I no, ktoś jest tej osoby właścicielem. Na potrzeby tego szkolenia, jak już mamy tą spółkę, która została zarejestrowana, to właścicielem tej spółki większościowym, deweloperskiej, której pan Wojciech jest prezesem, ma pan żonę? Tak. Bardzo idealnie. Jest teściowa. Ma 95% udziałów. Teściowa. Nie jest to, to jest moja spółka z panią Aleksandrą i ja jestem prezesem. Przepraszam, pani Aleksandra jest oczywiście prezesem, a ja jestem wiceprezesem albo zwykłym członkiem zarządu. Pan Wojciech jest prezesem, ale właścicielem tej spółki jest teściowa. Akcja była taka. Pan Wojciech przyszedł do teściowej, powiedział, że chce założyć spółkę komandytową, tak jak zrobiła to pani Edyta. Ona mówi, nie mój kochanieńki, nie będzie tak. Będziesz prezesem w spółce ZOI, będziesz odpowiadał za to i będę miała na ciebie oko. I masz się przede mną rozliczać. W związku z tym, poza tymi trzema grupami instytucji, pani teściowa dała panu 100 tysięcy. Rozumie pan? Masz tu, Wojteczku, stówkę. I wiesz, to jest moja stówka. Obiecaj, że zarobisz bańkę, to zarób. Ale to jest moja stówka. W związku z tym, teściowa, jest zdjęcie. Teściowa jest ważna. Słuchajcie, na potrzeby tego szkolenia teściowa jest niezwykle potrzebna, żeby zrozumieć, że to nie jest nasza spółka. Pan Wojciech jest prezesem, ok. My mamy sobie po pół procent udziałów, ale 95% ma teściowa. Każdy z nas miał lub ma kiedyś teściową. Niektórzy się tak mieli, że nigdy nie mieli albo już nie mają. To masakra. Dobrze, dziecko ma głowę, pan Wojciech jest głową, poważną głowę, czyli rozum, czyli zarząd, tak? I teraz, ponieważ to jest dziecko, to jak każde dziecko ma pewne, co się dziecku robi, matki to wiedzą, dziecko się szczepi, chodzi do lekarza, myje się wieczorem, potem idzie do przedszkola, do szkoły, tak? Ze spółką jest tak samo. Spółka ma swoje obowiązki, no i ma księgowego. Podobieństwo jest, czekajcie, podobieństwo jest nieprzypadkowe. Dobrze, ale mamy jeszcze teściową. Teściowa jest ważna, bo ona cały czas patrzy w ten dzienniczek, czy jak chodzicie panie z tym dzieckiem do tego, to nabierze książeczkę zdrowia dziecka, patrzy, aha, jest. Jest albo nie jest. Czemu nie byłaś u lekarza? Mamo, bo jestem w poniedziałek umówiona. W poniedziałek wieczorem byłaś? Pan Wojciech ma to szczęście.